Cześć. Dzisiaj odcinek z żywicami. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, co robię z nadmiarem żywicy. Jak widzieliście w jednym z odcinków, była pokazana taka piramida jako przycisk. W tym odcinku wlewałem po prostu nadmiary tego, nie zawsze gabarytowo przy takich malutkich ilościach to ma małe znaczenie, ale w zasadzie szkoda tego wylać. Można to zużyć w bardziej, że tak powiem, bardziej przyjazny środowisku sposób, no bo gdzie to wylewać, później te kubeczki wyrzucać razem z tą żywicą. Troszkę szkoda, żywica jakby nie była, trochę kosztuje. Tutaj pokażę Wam jeden z takich właśnie moich pomysłów. Tutaj niby nie ma nic specjalnego. Tutaj jest kawałeczek odpadu, to jest akuratnie orzech włoski, który owinąłem taśmą klejącą, zwykłą taśmą taką klejącą, szeroką do pakowania. Okleiłem w koło naokoło i jeżeli zostawało mi coś z żywicy, to po prostu tutaj dolewałem. Ale nie tylko jeden kolor, bo to akurat nie tutaj wyszedł mi zielony, ale to nie jest zwykły zielony, to zobaczycie w dalszej części programu. Gdzieś tutaj jeszcze miałem w buteleczce kilka bursztynków, więc dorzuciłem bursztynki. Nie wylewajcie żywicy, nie wyrzucajcie żywicy do śmietnika, bo naprawdę szkoda waszych pieniędzy, szkoda tam środowiska i w ogóle szkoda wszystkiego. A może czasami wyjść coś fajnego. Ja z tego dzisiaj będę chciał coś zrobić, pewnie po ikonce już widzieliście co, ale zobaczycie sami, jak wygląda produkcja tego. Także nie ma co przedłużać. A, jeszcze mi się przypomniało. Tutaj już jest następny. Zobaczcie, jest kubeczek, to jest kieliszek. Na porządnym warsztacie przynajmniej dwa kieliszki muszą być. Ja mam tego chyba z 50. Także jestem bardzo porządny. Tutaj do tego kieliszka wlewam po różnych innych projektach. I tutaj tego troszkę jest. I inspiracje są różne. No, coś takiego. Co z tego wyjdzie? Nie mam pojęcia. Na pewno coś kiedyś z tego zrobię. Mam tutaj jeszcze dużo miejsca i będę tutaj wlewał różne, przeróżne rzeczy. A później po prostu się rozwali ten kieliszek, wyciągnę całą tą bryłę i coś z tego zrobię. Dobra, nie ma co zawracać gitary. Lecimy dalej. A ile projektów wy mieliście nieudanych? Miał być pierścionek. No i kurna, nie będzie pierścionka. Nic, słuchajcie. A ja to wrzucę. Bo pierwsza myśl mi przyszła, no kurde, no nie wrzucę. Ale wrzucę. Może by to skleić? Dobra, słuchajcie, nie ma co. Ja jestem w tym czasie na wakacjach.
nad morzem. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Jak tu teraz wrócić do domu i powiedzieć córce, że nie będzie pierścionka? Ja ci się przepraszam. Zobaczymy, czy to się skleiło. Nawet się trzyma. Wiecie co, chyba mi się udało uratować projekt. Jednak chyba dzisiaj pójdę do domu i córka będzie zadowolona. Skleiłem go na kropelkę. I wiecie co, trzyma. I to trzyma całkiem nawet fajnie. Zresztą i tak cała biżuteria, którą moja córka ma, to i tak prędzej czy później gdzieś ląduje w jakimś koszyku i sobie leży. Tutaj ten pierścionek, on nie jest w pełni przeźroczysty ze względu na to, że tutaj jest pewna dawka czegoś wsadzona i wam zaraz to pokażę, tylko muszę tak, teraz będę trzymał rękę do góry przy lampie, poczekamy chwilę i zgaszę światło, powinno nam pokazać i dać jasność. Dobra, ja się stracę z ekranu. I tak by wyglądał mój zrobiony pierścionek. Dobra, nie przedłużając, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, gdzie czasami trzeba nawet i uratować zepsuty projekt. Zapraszam do lajkowania, zapraszam do komentowania i ogólnie zapraszam was i bardzo serdecznie pozdrawiam. Idę teraz córce dać ten mój pierścionek. Na razie.